Granice mego języka oznaczają granice mego świata, napisał kiedyś wielki austriacki filozof Ludwig Wittgenstein. Dlatego też celem Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego jest kształcenie świadomości językowej. Wiemy, że do codziennej, zwyczajnej komunikacji wystarczy zaledwie 800 słów. By można mówić o dobrej znajomości języka, potrzebujemy tych słów 3000. Ale tak naprawdę świadomość językową osiągamy na poziomie 30 tysięcy słów. I wtedy dopiero jesteśmy w stanie dobrze opisywać świat, wyrażać siebie i przekonywać do własnych racji. Język to człowiek, styl to człowiek. Nie można naśladować cudzego języka, trzeba wypracować swój własny. Język nas zdradza, jest naszą wizytówką. Specjaliści od public relations podkreślają, że w kontakcie z obcą osobą najważniejsze są pierwsze sekundy. Pierwsze dwa, trzy wypowiadane zdania. To one decydują o przyszłości tej znajomości, czy tej wykonywanej pracy, którą się stara. W tym duchu kształcimy nauczycieli, pedagogów, dziennikarzy, przyszłych pracowników kultury, tłumaczy. Uczymy ich, jak pięknie mówić, jak wyrażać się. Drugim celem kształcenia na naszym wydziale jest nauka kompetencji, jakich oczekuje rynek. Żyjemy w świecie wielkich przyspieszeń. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie zawody będą przez rynek preferowane w najbliższych 10 latach. Ale uważa się, że to, co najcenniejsze, to będą tak zwane kompetencje miękkie. A zatem umiejętność dostosowywania się do sytuacji, umiejętność mobilności, uczenia się przez całe życie. To także umiejętność pracy w grupie, dogadywania się z zespołem, wypracowywania wspólnych rozwiązań. I wreszcie to umiejętność prowadzenia zespołu, zarządzania ludźmi, motywowania pracowników do intensywnej, wydajnej, efektywnej pracy. Trzecim celem wreszcie edukacyjnym naszego wydziału jest coś, co nazwałbym językiem Rolanda Bartha, zasadą przyjemności. Powtarzam młodym ludziom, potencjalnym kandydatom, wsłuchajcie się w własne zdolności, we własną osobowość, dajcie sobie szansę, nie wybierajcie kierunków studiów, kierując się tylko modą. Nie bójcie się humanistyki. Tutaj spotkacie ludzi słowa i ludzi księgi, nauczycieli, mistrzów, przewodników, ale także starszych kolegów, którzy już wybrali. Dobrze wybrali. Zapraszam.